Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie omówimy podłączenie dolne grzejnika do instalacji centralnego ogrzewania, czyli tak jak tu widzicie od dołu. Oczywiście, żeby można było podłączyć grzejnik do instalacji centralnego ogrzewania od dołu, za pomocą podłączenia dolnego musimy mieć grzejnik przystosowany do podłączenia dolnego, czyli grzejnik dolno zasilany albo grzejnik uniwersalny, który ma podłączenia boczne oraz dolne. Stosowane takie podłączenie jest właśnie przy takich grzejnikach dolno zasilanych. Jest bardzo estetyczne, ponieważ rurki mogą wychodzić z podłogi albo ze ściany, ewentualnie tak jak jest u mnie, są te rurki po prostu na zewnątrz. Ale nie mamy żadnych rurek tutaj przy ścianie, więc jest to na pewno bardziej estetyczne i rurki nam się tutaj nie kurzą, nie brudzą, więc moim zdaniem te podłączenie dolne jest najlepszym rozwiązaniem do instalacji centralnego ogrzewania, gdy stosujemy grzejniki montowane na ścianach. I tutaj należy zwrócić uwagę, że oś przewodu zasilającego położona jest zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika. Natomiast oś przewodu powrotnego 30 mm. I tutaj można sobie to zobaczyć. Zasilanie jest zawsze dalej, czyli tu mamy 8 cm. Zobaczcie, o to mi chodzi. 8 cm, czyli 80 mm. A tu mamy 30. I tutaj się to właśnie sprawdza. Jest to. Zawsze spotykane, przynajmniej ja na razie się nie spotkałem z inną opcją. Naturalnie, gdy grzejnik byśmy odwrócili, no to mielibyśmy z tej strony oś zasilania 8 cm od krawędzi grzejnika, a oś powrotu 3 cm. Tak więc to jest taka informacja, jeżeli chodzi o podłączenie dolne. I teraz coś, na co sporo osób nie zwraca uwagi, czasem popełniając błąd, i instalując podłączenie zasilania na odwrót. I zastanawia się, a co takiego się stanie? No to od razu Wam powiem, że odwrotne podłączenie zasilania z powrotem powoduje spadek mocy cieplnej całego grzejnika o około 30%. Więc jeżeli taki grzejnik miałby moc np. nominalną 1000 W, instalacja byłaby w pełni dobrze wykonana, grzejnik odpowietrzony to moc takiego grzejnika przy podłączeniu odwrotnym co by spowodowało, że mielibyśmy do dyspozycji około 700 W i należy się z tym liczyć na pewno każdy, kto ma zainstalowany grzejnik podłączenie dolne na odwrót zainstalowane no to będzie zauważał, że ten grzejnik coś nie, nie bardzo grzeje tak, jak powinien tak więc, gdy ktoś zapyta Was e, czy Podłączenie dolne na odwrót powoduje jakieś straty? To od razu prosta odpowiedź. Około 30% straty mocy cieplnej takiego grzejnika jest e, właśnie no tyle mamy straty, no co tu dużo gadać. Można takie informacje także pozyskać od producentów grzejników. Zatem pamiętajcie o tym, aby zawsze zasilanie było w odpowiednim miejscu. Bardzo łatwo rozpoznać, gdzie ma być zasilanie, poza tym, że mówiłem, że zawsze jest dalej od e, krawędzi grzejnika około 8 Centymetrów. Tam jest zasilanie, czyli wchodzi gorąca woda, a 3 cm to jest powrót. A druga sprawa, jak to można rozpoznać, wystarczy sobie po prostu spojrzeć w górnej części grzejnika przez kratkę, tak zwany grill, albo po prostu, gdy zdejmiemy, to widać taką rurkę, która zasilanie, czyli gorącą wodę, doprowadza od razu na samą górę grzejnika, gdzie mamy tutaj wkładkę zaworową, czyli zawór termostatyczny oraz głowicę termostatyczną. W grzenikach dolno -zasilanych najczęściej wkładka zaworowa, czyli to, co jest pod głowicą termostatyczną, jest zamontowana fabrycznie, czyli ten element, który znajduje się, przepraszam. Najlepiej zawsze odkręcić głowicę do maksymalnej i teraz łatwo schodzi. To jest wkładka zaworowa, czyli głowica termostatyczna, akurat tutaj jest z nastawą wstępną, którą możemy sobie tu ustawić w zależności od potrzeby równoważenia instalacji. Centralnego ogrzewania. Więc zobaczcie, idzie sobie ta rurka, brrr, i widzimy, gdzie ona idzie, czyli tu od zasilania. Można sobie też od spodu oczywiście spojrzeć, i już wszystko jest jasne, gdzie jest oczywiście ta rurka. Tak więc chyba wszystko jasne, omówiłem kwestie. No i tu przykładowo ten grzejnik jest właśnie podłączony od dołu, czyli podłączenie dolne mamy tutaj zastosowane przy tym grzejniku w mojej instalacji centralnego ogrzewania. Myślę, że większość z Was także ma tak podłączone grzejniki, jeżeli instalacje są nowe. Po pierwsze, tylko grzejnik wystaje i nie musi tutaj na ścianie niczego być. Poza oczywiście głowicą termostatyczną, która jest zainstalowana z boku. No, chyba że grzejnik mamy podłączony na odwrót, i z tej strony podłączenie dolne. No to głowica termostatyczna naturalnie musi być po tej samej stronie. Nie może być po drugiej. Wyjaśniałem to w innych filmach, ale tylko krótko Wam powiem. Jeżeli mamy z tej strony zasilanie. No, to gdybyśmy tutaj mieli zawór termostatyczny zainstalowany razem z głowicą, no to nie byłoby tutaj żadnej regulacji. Nawet gdybyśmy zawór ustawiali na stawie wstępnej czy za pomocą głowicy termostatycznej, to tutaj ten element po prostu nie miałby żadnego znaczenia w stosunku do pracy całego grzejnika, czyli jego grzania. Musi to być tutaj, w tym miejscu, przy zasilaniu. Dobra, wszystko jest. Dziękuję Wam za uwagę. Podłączenie dolne jest już Wam znane. Gdybyście mieli jakieś problemy, piszcie w komentarzu. Cześć!